Dzień dobry Państwu. Jest szósty szawal 1445 roku po Hidri, albo decimo quinto aprilis, anno domini, bismillessimo vigesimo quarto. Proszę Państwa, ostatni odcinek, odcinek niedzielny, specjalny, przyciągnął rekordową liczbę widzów. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Tym bardziej, że nie używaliłem podczas jego tych słynnych antyalgorytmowych sztuczek. Wracamy do nich dzisiaj, bo już będziemy przeginać, prawda, bo algorytm jest pamiętliwy i cenzorzy również. Na, po, przypominam Państwu również o wsparciu tych odcinków na Patronite, bajmiekofit.com, 2 PayPalu i gdzie tam Państwo sobie nie wymyślicie, jest bardzo dużo możliwości. Linki znajdują się pod spodem, pod odcinkami zaraz pod tunelem Habat Lubawicz i obok tunelu Hamasu. Państwa, hejterom wiadomo co w co, bo znowu się wypełzli, ale w takiej wielkiej populacji, która ogląda, nie można było inaczej. Przypominam również Alki Laptar Bachu, Al Tassir. To, co jest ważnym ogłoszeniem, jeżeli się uda, od razu mówię, bo to jest jeszcze niepewne, to jutro będę miał dla Państwa niespodziankę i pewien eksperyment na moim dotychczasowym kanale, także zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie, czy się uda, ale pewnie będzie to zaskoczenie, więc możecie Państwo jutro nie regulować odbiorników będzie. Duża niespodzianka, ale mówię, jak wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trudno, Pff, to znaczy, że miałabyś niespodzianka, nie wyszła. Ale jeżeli wyjdzie, to będzie to coś zupełnie nowego, coś fajnego. Również eksperyment dotyczący obsługi przeze mnie tego całego skomplikowanego sprzętu i prób jego opanowania nie, prawie że na żywo. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz, już wystarczy tego przydługiego wstępu, przychodzimy do tematów dzisiejszych. No, pierwszy podstawowy temat i pierwsze pytanie, które zadaje sobie w tej chwili pół świata, kiedy będzie odwet? kiedy będzie odwet państwa położonego w Palestynie. Bo to, że ten odwet będzie, wydaje się być przesądzone, to, że Amerykanie namawiają do tego, żeby tego nie było, Francuzi namawiają, Brytyjczycy namawiają, Organizacja Narodów Zjednoczonych namawia, no. Togo i Burkina Faso też namawiają, to nie ma żadnego znaczenia moim zdaniem, że moim zdaniem państwo położone w Palestynie na pewno odpowie. Natomiast w przeciwieństwie do... Iranu odpowie wtedy, kiedy się nikt nie będzie specjalnie tego spodziewał. Jest bardzo jeden z analityków tureckich, kiedy to się wszystko zaczęło, prawda, cały ten atak Iranu, właśnie napisał coś takiego, ja zresztą cytowałem wtedy prawie dosłownie, że jest to taki jakby najbardziej spodziewany i najbardziej wyreżyserowany atak na świecie. Zresztą w tej chwili Iran twierdzi, że w ogóle poinformował 72 godziny wcześniej Stany Zjednoczone dokładnie co zrobi, gdzie poleci, gdzie wystrzeli i tak dalej. Czemu dzisiaj Amerykanie zaprzeczają, ale wcześniej przez dwa dni prasa o tym pisała, więc w ogóle to jest pewien cyrk. Zresztą z dezinformacją mamy w tej chwili do czynienia, o właściwie to niekoniecznie jest zawsze dezinformacja, jest to jakiś totalny chaos informacyjny, sprzeczne mocno informacje. Zaraz proszę to Państwu pokażę na przykładach, że zderzają się już na samym zachodzie. Żeby nie było wątpliwości, to nie jest tam tak, że tak, jak zawsze, prawda? Że jedna strona się z drugą przerzuca różnymi dziwnymi informacjami, ale u nas w naszej przestrzeni informacyjnej dominują w tej chwili dwie sprzeczne narracje, tak jakby sobie kilka ośrodków nie uzgodniło do końca w czym kłamać, tak? Znaczy, który jest lepszy pomysł na, do sprzedaży, więc mamy pewien chaos. Tak jak powiedziałem, no, no, ponieważ to są wojny, w związku z tym Państwo się już na pewno przyzwyczailiście po duchu Kijowa i słoikiem zestrzeliwanych dronach, że generalnie że generalnie propaganda wojenna jest, znaczy ta, ta bitwa powiedzmy w internecie jest dużo intensywniejsza niż ta czasami na polach bitew. Nawet można odnieść wrażenie, że więcej dywizji jest zaangażowanych na Twitterze, Facebooku, czy w jakichś tam komentarzach na forach niż na polach bitew. Więc tutaj mamy tak samo, tak? tylko że czasami coś się posypie i można sobie po prostu wziąć, kupić popcorn i poobserwować, co tam znowu sobie te różne centra propagandy, nie wiem, Myślają. Więc też dzisiaj sobie o tym chwilę opowiemy, ale najważniejsza jest rzecz oczywiście, państwo położone w Palestynie, kwestia reakcji, więc już przechodzimy ad Otóż generalnie jest to jest tak, że obradował w niedzielę gabinet wojenny i gabinet wojenny państwa położonego w Palestynie zdecydował się, że dokona uderzenia na Iran, natomiast to co dzieli ten gabinet to jest kwestia tego kiedy oraz jak. Jeden z urzędników z OWU, z Departamentu Anonimowych Urzędników, tym razem państwa położonego w Palestynie, powiedział, twierdząc, że będzie reakcja, kiedy właśnie ten najwyższy organ decyzyjny zakończył już te rozmowy bez podjęcia konkretnej decyzji. Znaczy podjęto decyzję, że będzie, natomiast nie podjęto kiedy. Natomiast to Stany Zjednoczone namawiają państwo położone w Palestynie, żeby zastanowiło się dwa razy, a nawet od razu mówię, już uprzedzając fakty, bo to tego jeszcze wtedy gabinet nie wiedział, że Biden wyraźnie powiedział, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w ataku odwetowym państwa położonego w Palestynie. Tutaj muszę zrobić krótki jeszcze wstęp polityczno-merytoryczny, zanim przejdę dalej do sprawy odwetu. No, otóż no, bardzo wielu komentatorów słusznie wskazuje, że e, Ayatollah Khamenei dał Yahub Beniaminowi e, no, największy prezent w historii. Ponieważ, proszę zobaczyć, jeszcze tydzień temu czy dwa tygodnie temu cały świat, szczególnie świat zachodni, odwracał się od państwa położonego w Palestynie? Cały świat potępiał zamordowanie tych pracowników organizacji charytatywnej. Co więcej, domagał się śledztwa, ukarania winnych itd. Tak państwa zaczęły co po niektóre nawet wprowadzać sankcje, tak jak na przykład Turcja. Teraz mamy w prasie tamtego kraju triumfalizm. Wszyscy ci, którzy potępiali, zjednoczyli się wokół idei obrony tamtego kraju, no i już zaczęto mówić, że w ten sposób będą tworzyli nawet koalicję. Koalicję krajów, które mają właśnie bronić tamtego kraju, i oczywiście chodzi o to, żeby całkowicie podnieść pod dywan sprawę palestyńską. W związku z tym, notabene, tak samo widziałem parę reakcji palestyńskich, gdzie palestyńczycy uważają właśnie, że to co Iran zrobił to zrobił największą możliwą krzywdę, którą można zrobić palestyńczykom, ponieważ całkowicie odciągnął uwagę państw świata od sprawy palestyńskiej i jak gdyby spowodował, że w tej chwili państwo położone w Palestynie może dokonać dowolnej masakry, a i tak nikt nie o tym nie będzie mówił, nikt nie będzie protestował, no bo wszyscy się jednoczą wokół obrony państwa położonego w Palestynie. To jest niestety prawda, znaczy, to jest jak najbardziej prawdziwy obraz rzeczywistości. Co prawda jestem przekonany, że państwo położone w Palestynie zaraz zrobi coś takiego, że się ta wajcha przestawi, natomiast im dłużej jak gdyby będzie trwał ten, ta sprawa podtrzymywana będzie na pewno przez obie strony, ale przede wszystkim przez państwo położone w Palestynie właśnie po to, właśnie po to, żeby żeby, no, gdyby teraz doszło do kontrataku, Iran znowu pewnie też zakontratakuje, więc znowu będzie zjednoczenie. Więc jest to naprawdę uniwersalne sposób na ostateczne rozwiązanie państwa sprawy palestyńskiej, to niestety dał te narzędzia Iran. Więc, jeżeli to sobie tak wymyślił, to ciekawe dlaczego. Jeżeli sobie tego tak nie wymyślił, to jest to, to po raz kolejny udowadnia, niestety, że tam liderzy którzy byli uznawani za niezwykle sprytnych, tak wcale sprytni nie są, a wręcz przeciwnie. No, trzeba powiedzieć jeszcze właśnie o państwie położonym w Palestynie, o tym odwecie. Otóż, po ponad 3 godzinach obrad w niedzielne popołudnie, pięciosobowy gabinet wojenny nie podjął decyzji do tego, jak kraj zareaguje. Tutaj Biden nalega, żeby Jakub Beniamin uważnie i strategicznie pomyślał. Gabinet w związku z tym zawiesił dyskusję, ale ma się wkrótce spotkać ponownie, być może dzisiaj lub jutro. Jak podaje kanał 12, dziennik o nazwie, żeby nie wymieniać nazwy, tamten kraj, tamten kraj hajum, zacytował znowu anonimowego urzędnika z Departamentu Anonimowych Urzędników Tamtego Kraju, który powiedział otwartym tekstem, że będzie odpowiedź. Podczas gdy sieć NBC zacytowała oficjalne źródło w kancelarii premiera, które stwierdziło, że chociaż decyzja dotycząca Konkretu nie została jeszcze podjęta, to humanistyczna armia będzie musiała przedstawić opcje oraz jest jasne, że państwo położone w Palestynie na pewno zareaguje. Czyli te wszystkie tam opowieści amerykańskie, nieamerykańskie, że już żeśmy powstrzymali państwo położone w Palestynie, można sobie włożyć w buty. Znaczy to jest, dlaczego o tym opowiadam znowu? Jakie to ma znaczenie? No To ma znaczenie dla kampanii Bidena. Przecież jeżeli teraz po tym wszystkim Nathan podejmie decyzję, że jednak, prawda, lecimy i e, z rewizytą do Teheranu i z i tak dalej, no to wiadomo, że oczywiście e, oprócz tego, że znowu. Znowu będę mógł nakręcić odcinek specjalny, więc powinienem w zasadzie wysłać do tamtego kraju jakieś podziękowania. i tak jak powinienem podziękować również ambasadzie drugiego kraju, prawda? Za to, że, że jakby generująco chwila breaking news. Natomiast z drugiej strony, już nie kpiąc za bardzo, z drugiej strony no to jest tak, że to jest znowu środkowy palec pokazany Bidenowi. Jeżeli Biden się znowu zaangażował swoim autorytetem w mówienie: nie róbcie, prawda? Nie, nie róbcie, nie atakujcie temu Iranowi powiedział don't, ale może dlatego, że nie rozwinął zdania, to Iran nie bardzo widział, co don't prawda, i na wszelki wypadek rozjaśnił sytuację. No tutaj, jeżeli on znowu powie don't i sobie pójdzie krokiem e, przypominającym moonwalk Michaela Jacksona gdzieś tam w bok, miejmy nadzieję tylko, że dojdzie do jakiegoś drzwi i pójdzie dalej, a nie tak trafia do ściany i tam się później odbija, to, e, to, no to, to, to w takiej sytuacji znowu to będzie sygnał, że państwo położone w Palestynie lekce sobie waży, delikatnie mówiąc, Joe i, i już stawia otwarcie na Trumpa którego notabene New York Times robił, opublikował na pierwszej stronie takie badanie. Ja mówię, nie mogę tutaj takich rzeczy wklejać, bo YouTube natychmiast takie rzeczy blokuje tam prawa autorskie, nieprawa, rozpatruje, demonetyzuje, w ogóle robi cuda, więc ja tak samo filmów nie mogę. Tutaj żadny wklejać co więcej, jak nawet wykupię prawa, prawda? Bo ja wykupuję prawa do na przykład melodyjki, to potrafi to potem mogę się procesować z nimi co, co najwyżej, że mam do tego prawa i mam na piśmie, tak? Więc to jest. Znaczy jest to. Więc tego po prostu nie robię, tak? Mogę Państwu powiedzieć, albo wrzucić na Twittera. W każdym razie opublikowano takie badania, w których no, jest to miażdżące, tak? Pomimo tego, że Amerykanie kiedyś no, nie najlepiej oceniali prezydenturę Trumpa, to teraz się okazuje, że tam jest chyba z 15 punktów procentowych różnicy czy coś koło tego, jeśli chodzi o ocenę dobrą lub raczej dobrą na rzecz Trumpa. Więc to tak już na marginesie. To jest po prostu, to jest coś, co no Roma, czy to jest taki Vox Populi, tak? Ulica amerykańska mówi, kogo woli i tyle. czy znaczy, kogo lepiej ocenia. Więc to będzie jeszcze jakiś taki dodatkowy gwóźdź do trumny. No i się parę jeszcze punktów pewnie znowu pojawi po stronie trumpowej. Tutaj przypomina się, wracając do tego ataku, dyskusje w rządzie wojennym rozpoczęły się niecałe 24 godziny po tym, jak Iran przeprowadził ten atak. Teraz uwaga, mamy cudowne rozmnożenie. Państwa zaraz powiem z czego to jest wynika, bo to po prostu jest dostosowywanie liczb do propagandy. Pierwotnie 312, teraz już 350. Jak się okazuje, rakiet różnego typu zostało wystrzelonych. IDF twierdzi, to ważne, 99% zostało pomyślnie przechwyconych, co jest, co nie zgadza się z żadną dostępną nam matematyką, za wyjątkiem matematyki tamto krajowej. Zaraz powiem dlaczego. I co więcej, w czasie właśnie tej, no, znaczy ta liczba jest właśnie elementem w tej chwili różnego rodzaju, jest poddawana różnego rodzaju stres-testom, jeśli tak można powiedzieć. Mamy natomiast, je w momencie, kiedy doszło do samego ataku, to minister Gantz i, oraz jego kolega z Partii Jedności Narodowej, Gadi Eisenkot, obaj zaproponowali natychmiastowy kontratak, jeszcze w czasie, kiedy trwał atak irański. Co notabene nie byłoby głupim pomysłem, tylko tyle, że powstaje pytanie, czy, to, czy te samoloty, które miały zestrzeliwać te drony oraz, oraz rakiety, zamiast to robić, poleciałyby sobie na wycieczkę do Teheranu, do krainy latających dywanów. Więc tutaj tego nie wiadomo. Co więcej, od razu Państwu powiem, że znowu teraz trwa dyskusja i spór w mediach tamto krajowych, bo teraz się właśnie część tych gazet mówi nie, 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 oni wcale za tym nie byli. W związku z tym to się jeszcze robi jakiś problem polityczny, nie do końca dla mnie zrozumiały. Czy chodzi o to, że, że oni mają, są kreowani na takie gołąbki pokoju i nagle przestali być tymi gołąbkami pokoju, czy tam im szpony i zęby tym gołąbkom wyrosły. Czy jak? No w każdym razie to jest jeszcze przedmiotem sporu. Co więcej, tej sugestii właśnie i temu rzekomo miał sprzeciwić się Netanyahu, Galant oraz szef IDF-u Herceg Halewi, jak i inni. Tutaj również ze względu właśnie na napięcie związane z podejmowaniem jednoczesnych działań i tutaj tu humanistyczna armia jak gdyby stwierdziła, że, no jest, że powinni się skupić przede wszystkim na przechwytywaniu nadlatujących rakiet i dronów z Iranu. Tutaj kancelaria premiera potem zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdził, że jest zupełnie odwrotnie, Chociaż kanał 12 twierdzi, że tak to właśnie wyglądało i że zostało to potwierdzone przez cztery źródła. Czyli dokładnie odwrotnie, czyli ja rozumiem, że, że to Netanyahu i cała reszta chciała od razu odpowiadać, a Gantz oraz oraz Eisenkot protestowali, tak? więc to też pokazuje, proszę Państwa, jak wygląda w proces decyzyjny w tamtym kraju. Bardzo ciekawy, zresztą cały czas ta, 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 takie studium. Co więcej, wtedy kiedy sukces już systemów obrony powietrznej stał się oczywisty i stało się jasne, że atak Iranu wyrządził niewielkie szkody, to po rozmowie właśnie zadzwonił wtedy Biden, porozmawiał z Netanyahu, i, znaczy Natanem, przepraszam, i odrzucono pomysł natychmiastowej reakcji tamtego kraju. I tutaj zgodnie kanał 12 i 13 podały. Zresztą kanał 12 w ogóle tam ma, mówił, że ma czas cztery źródła w tym gabinecie, co też pokazuje, jak tam było pięciu chłopa na sali, to znaczy, że przynajmniej czterech pracuje, pracuje dla mediów na drugim etacie. Kanał 12 również stwierdził właśnie ponadto, że tamten kraj próbował ustalić, czy w zamian za powściągliwość, czyli za to, że jednak nie zaatakuje Iranu i nie postawi Bidena w trudnej pozycji, czy może zawrzeć jakiś strategiczny pakt ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Iranowi, bez konieczności podejmowania, uwaga, zobowiązań w takich kwestiach jak kwestia palestyńska. Wcześniej, w niedzielę, minister spraw zagranicznych Katz, nie powiem imienia, bo musiał znowu kombinować, rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Dawidem Cameronem, i ministrem spraw zagranicznych Francji, Sejourné, i podziękował im za wsparcie i pomoc w udaremnieniu irańskiego ataku z poprzedniej nocy. Jednak Katz powiedział, podkreśliłem, Tamten kraj, jak każdy inny kraj, jest zaangażowany w obronę swoich obywateli. Powiedziałem im, nadszedł czas, żeby osłabić irański reżim, zakazać IRGC jako organizacji terrorystycznej i nałożyć wyniszczające sankcje na irański projekt rakietowy. Iran musi zapłacić cenę. No, przypomnijmy, na irański projekt, program rakietowy są, czy były nałożone e, takie sankcje, były również międzynarodowo-NZ-owskie, ale one wygrały gasły, to warto pamiętać. Ten, w związku z tym te sankcje zostały częściowo złagodzone, więc teoretycznie państwa mogą na przykład sprzedawać broń do Iranu, czego nie mogły robić wcześniej wtedy, kiedy jeszcze te sankcje były sankcjami globalnymi. Znaczy mogą narażając się na sankcje amerykańskie, natomiast nie było tej obligacji ONZ-owskiej. Wcześniej zresztą Ministerstwo Spraw Zagranicznych tamtego kraju wydało oficjalne oświadczenie, w którym stwierdziło, że tamten kraj ma prawo do samoobrony po zmasowanym ataku powietrznym Iranu i stwierdziło, że Iran musi zapłacić cenę za swoją agresję. Tutaj generalnie stanowisko, stanowisko tamtego kraju jest takie, że ceną początkową, którą musi zapłacić Iran, jest natychmiastowe uznanie właśnie Korpusu Strażników Rewolucji za organizację terrorystyczną i sankcje mają być prowadzone w tym sankcje docelowe, takie celowane, prawda, czyli sankcje punktowe. Reasumując, czy kiedy dojdzie do ataku i do odwetu tamtego kraju na Iranie, moim zdaniem dojdzie dość, dość prędko. Tyle tylko, że dojdzie w momencie, kiedy nikt się tego nie będzie spodziewał. Na razie, moim zdaniem, albo dokładniej mówiąc wtedy, kiedy najpierw zostaną przetestowane opcje, i te opcje będą testowane w tym tygodniu prób przekształcenia tego sojuszu powietrznego, który się tak naprawdę skupił na zestrzeliwaniu dronów w sojusz formalny. Tutaj widać, że, że państwo położone w Palestynie spróbuje, spróbuje uzyskać dwa rodzaje koncesji. I to będą koncesje od Stanów Zjednoczonych oraz sojuszników, czyli Francji i Wielkiej Brytanii. Pierwszy rodzaj koncesji będzie to koncesja wspólnej akcji przeciwko Iranowi, czyli próby konstrukcji koalicji. Czy to ma być koalicja sankcyjna? Ja nie mówię o, na razie o ataku. Czy to będzie koalicja sankcyjna, czy to będzie koalicja wspólnego uznania, na przykład, właśnie IRGC za organizację terrorystyczną, czy to będzie jakikolwiek inny wspólny dokument potępiający, ale wspólny w sensie nie. W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, tam próby przegłosowania w Radzie Bezpieczeństwa, jak wiadomo, absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby taki komunikat przeszedł. Natomiast, właśnie stworzenia czegoś, co będzie sprzedawane przez tamten kraj, jako właśnie przedstawienie wyjścia z izolacji, oraz moim zdaniem, w ramach tego, tamten kraj będzie próbował uzyskać od tych właśnie krajów, czyli Wielkiej Brytanii, Francji, może Jordanii. Tego jeszcze nie wiemy. Może Zjednoczonych Emiratów to byłoby jeszcze dla niego lepsze. Nie wiadomo jeszcze, kogo do, do tego dobrać. Może Polska się wychyli, bo my mamy takie tendencje właśnie do podejmowania różnych dziwnych decyzji. No, tak, no, ale to już o, osobna kwestia. E, w każdym razie gdzieś ta koalicja będzie konstruowana po to, żeby uzyskać najważniejszą koncesję. Absolutnie nie w sprawie Iranu, bo ona oczywiście byłaby znakomita dla państwa położonego w Palestynie, ale moim zdaniem przede wszystkim w sprawie palestyńskiej. Tak? Że te państwa, krótko mówiąc, w obliczu tego zagrożenia uznają, że zagrożenie ze strony palestyńskiej i zagrożenie ze strony irańskiej to jest jedno i to samo zagrożenie. To jest mniej więcej ta linia polityczna. I to będzie, no to się nie uda oczywiście, tak, zrobienie takiej koalicji, jeżeli by państwo położone w Palestynie dzisiaj, jutro zaatakowało zaatakowała Iran. Moim zdaniem te prace nad tym będą trwały około tygodnia dlaczego około tygodnia, bo za tydzień wszyscy zapomną, że ktoś kogoś zaatakował, tak, na pewno będzie 1500 innych wydarzeń, które tamte przykryją w mediach, także politycy też, prawda, mają taki, jak to było na Gdzie jest Nemo, cierpie na brak pamięci krótkotrwałej, tak, ta rybka Dory mówiła, więc to mniej więcej politycy mają to samo, zresztą media mają dokładnie tak samo, także za tydzień już nikt nie będzie wiedział, kto kogo zbombardował, to przechodzi do sekcji historia antyczna w na Wikipedii i tyle. Więc będą jakieś inne wydarzenia, i to jest właśnie ten czas, który będzie próbowało, będzie, będzie próba budowy tej koalicji. W moim głębokim przekonaniu to nie wyjdzie. Chyba, że Iran zrobi coś kolejnego. No ale zakładamy, że na razie nie. Iran powiedział, że już dali sobie. Jak to ktoś bardzo pięknie powiedział, napisał w skrócie, podsumowując tą całą historię w komentarzach pod moim poprzednim filmem, bo dali sobie z liścia, prawda, i roześli się w spokoju. No, to mniej więcej to jest rzeczywiście tak w skrócie można to określić, tą koncepcję w tej chwili irańską. No i co się dzieje dalej? To znaczy po tym okresie czasu, czyli po tym mniej więcej tygodniu, może 10 dniach maksymalnie, w których moim zdaniem tej koalicji się nie uda skonstruować. Jest to, na to szansa, szanse są małe, no ale Państwo Położone w Palestynie będzie próbowało to wykorzystać. I to tak wykorzystać do spodu no to wtedy, kiedy się okaże, że jest to niemożliwe, to już będą trwały przygotowania do ataku na Teheran i wtedy dojdzie do ataku na Teheran, czyli raczej nie w ciągu tego tygodnia, chyba że, uwaga, no jest niestety zastrzeżenie gwiazdka, chyba że już w tej chwili te próby sądowania pokażą, że tak naprawdę nic z tego nie będzie. No ale zakładam, że jakieś tam... Czyli jeżeli w tym tygodniu, nie wiem, jutro pojutrze już będzie wiadomo, że wszystkie te państwa powiedzą, tak, tak, owszem, tak, będziemy, nie, nie lubimy jak Iran bombarduje inne państwa, ale jeszcze bardziej nie, nie lubimy jak wy zabijacie na przykład cywilów masowo w gazie. No, czyli wtedy to wszystko trafia jak gdyby do punktu wyjścia, tak? czyli, czyli, czyli ta cała ta konstrukcja się nie udaje. No to wtedy właśnie czy Aisencot, czy, czy Benny Gans, czy wręcz przeciwnie, właśnie bo teraz w zależności czy wierzymy 12. kanałowi, czy rządowi, podejmą decyzję, że już trzeba i należy. Najbardziej oczywistym oczywiście celem ataku są, są instalacje nuklearne i instalacje wojskowe. Tak przy okazji już Państwu powiem, że widziałem bardzo ciekawą właśnie propagitkę IDF-u, gdzie pokazano właśnie to takie ładne wybrzeże, zdaje mi się to była Haifa i właśnie pokazane, że tak wygląda państwo położone w Palestynie przed atakiem, a tak po, żeby pokazać, prawda, że tutaj nic się nie, nic nie zniszczyło w czasie tego ataku. No, więc ktoś tam odpali odpalił e, e, otwartym tekstem, powiedział, no tak, bo my nie bombardujemy obiektów cywilnych. W związku z tym obiekty cywilne dalej wyglądają tak przed, jak i po tak samo, i zdaje mi się, zdjęto ten, ten, ten plakat propagandowy, no tak na marginesie. Dobrze, Państwa, co jeszcze można powiedzieć o, o tym ataku? Jeśli się wtedy do tego ataku dojdzie, moim zdaniem będą to głównie instalacje nuklearne, zakłady wojskowe. Przypuszczam, że w, no, ponieważ Iran nie dysponuje fl flotami kilkuset samolotów, które mogłyby zestrzeliwać te, te e, drony czy te rakiety, które wlecą z terytorium państwa położonego w Palestynie, może również samoloty polecą, tego jeszcze nie wiadomo, bo tutaj samoloty to już wymaga, wymaga współpracy z krajami po drodze, to już jest dużo bardziej skomplikowane, więc na pewno zniszczenia będą dużo większe i wtedy będziemy mieli dużo wojnę. Natomiast na razie możemy, przynajmniej przez ten tydzień, spokojnie nie tankować, nie, nie nabierać do kaloszy, prawda, tej dziewięćdziesiątki, piątki ropy, czy na, na, co, na, na, na jaki bimber państwa samochody nie jeżdżą, bo co prawda po chwili paniki raczej mamy chwilę uspokojenia. Przynajmniej do końca tego tygodnia, tak jak ja mówię. Potem zobaczymy. Ale warto śledzić media, tak? Znaczy, warto śledzić nie to, co mówi państwo położone w Palestynie, tylko w szczególności śledzić, co właśnie na takie różne próby inicjatyw, budowy koalicji, mówią państwa zachodnie, które będą do tego wciągane. Największy problem będzie miała Jordania, bo jeżeli Jordania konsekwentnie, jeżeli nad ich głowami będą latały tym razem drony z tamtego kraju oraz rakiety i Jordania nie podejmie się ze strzelenia, to Jordania jest rzeczywiście w głębokim. <śm> Problemie, delikatnie mówiąc, i powiem Państwu, że ten problem jest odnotowalny. To, że ja wczoraj powiedziałem, że ten problem będzie, tak ten problem jest i to ten problem jest coraz głębszy. Znaczy, coraz więcej analityków wskazuje na to, że Hashemidzi mają, mają ten problem. To są nie tylko groźby ze strony Iranu, o których za chwilę powiem, ale również wewnętrzna sytuacja może stać się za chwileczkę bardzo, bardzo napięta. A już takiej sytuacji, w której dojdzie właśnie w drugą stronę do przelotu, gdzie ten przelot będzie czystym niebem i, i tutaj nagle Haszemidzi stwierdzą, że no, ale w tamtą stronę, jak to leci, to nie stanowi zagrożenia nic, nie zestrzeliwujemy no to będzie to już jawne i oczywiste opowiedzenie się po stronie państwa położnego w Palestynie no i wtedy mają problem, tak, no bo mają, pamiętajmy mają ponad milion palestyńczyków u siebie nie do końca spokojnych i dosyć mocno już w tej chwili zrewoltowanych więc i to zrewoltowanych mając również przecież tam Hamas, prawda islamski dżihad mają wpływy wśród nich no dobrze, proszę Państwa, ale tak przy okazji jeszcze to taka dygresja, bo przepraszam, że tak tyle jest tych dygresji, ale ponieważ bardzo dużo z Państwa do mnie napisało, ja niestety nie jestem w stanie, jak dostaję tysiąc ponad listów, to nie jestem w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć, ale e, czasami niektóre z nich zapamiętuję i powtarzam właśnie w odcinkach. Ktoś się zapytał, no dobrze, a dlaczego Jordania właśnie nie mogła zrobić tak jak Polska, czyli uznać, że jej przestrzeń powietrzna jest przyjazna dla, e, dla ruchu dronów i rakiet e, i po prostu powiedzieć, żeby sobie fruwali, prawda? I ewentualnie rozdawać tylko ludziom lornetki, żeby sobie mogli oglądać, proszę bardzo. A, to szachit przeleciał. No tak, ile naliczyłeś? O, już 125. O, a tu F35. No to prawda, proszę Państwa, takie miejsce, jak, się obserwa... jak są takie miejsca, gdzie się obserwuje ptaki, prawda? Wędrowne, można sobie robić kolekcje, wymieniać się kartami i tak dalej. Więc dlaczego tego właśnie, dlatego Jordania tego nie robi, a robi to Polska? Więc ja uważam, że to jest niesprawiedliwe. Proszę Państwa, my mamy, nasze systemy obrony powietrznej e, ostatnio udowodniono, że są tak skuteczne, że nawet państwo położone w Palestynie ich nie ma. Proszę zobaczyć. Czy jakikolwiek dron albo jakakolwiek rakieta irańska wleciała do państwa położonego w Palestynie i zawróciła? A u nas, proszę bardzo, ruska rakieta wleciała, zobaczyła, rozejrzała się, stwierdziła: Oddalam się szybko, poleciała z powrotem, prawda? Więc tego, takiej obrony powietrznej, takiej właśnie takiej metody odstraszania, to nie ma nikt na świecie, tylko ma Polska. To pewnie zasługa tych wszystkich naszych generałów, analityków, prawda? Którzy tak to wszystko sprytnie przeanalizowali, że te rakiety tak skonstruowali te systemy, że te rakiety po prostu zawracają. Skąd przybyły? Proszę Państwa, dobrze, to jest to już, żeśmy sobie pokpili dostatecznie. Mamy teraz już sprawy raportu wojennego, czyli punkt drugi, czyli wszystko to, co się wydarzyło, ale to są krótkie informacje, więc one nie zasługują na tak długo i, tak i rozbudowaną opowieść. Otóż proszę Państwa, no pierwsza sprawa, no Centkom, tak? Bo tutaj będziemy mieli właśnie to zderzenie tych różnych propagand. Jak państwo pamiętacie 350 zestrzelonych przez żelazną jarmułkę, Gide Dawida czy tam jakieś inne slingi, e, czy może stringi Dawida e, i tak dalej. Więc Centkom powiedział, Centkom, czyli Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. 13 kwietnia i rankiem 14 kwietnia siły centralnego dowództwa USA, wspierane przez niszczyciele dowództwa europejskiego USA <laughs> pomyślnie zaatakowały i zniszczyły ponad 80 jednokierunkowych statków powietrznych bezzałogowych, czyli do no, tych dronów, prawda? I co najmniej 6 rakiet balistycznych przeznaczonych do uderzeń e, e, z, na państwo położone z Palestynie, z Iranu i Jemenu. Obejmuje to rakiety balistyczne umieszczone na wyrzutni 7 UAV, zniszczone na ziemi, we wspieranych przez Iran obszarach kontrolowanych przez Houthi w Jemenie, przed ich wystrzeleniem, czyli krótko mówiąc, nie, 7, tylko, nie 6, tylko 5 zestrzelonych w powietrzu oraz 7 UAV, czyli mamy czyli 73 zestrzelone w powietrzu. tak? No i tam ciągłe, bezprecedensowe, złośliwe i lekomyślne zachowanie Iranu zagraża stabilności w regionie oraz bezpieczeństwu sił Stanów Zjednoczonych i koalicji. Centką pozostaje na pozycji wspierającej obrony państwa położonego w Palestynie przed niebezpiecznymi działaniami Iranu. Będziemy nadal współpracować ze wszystkimi naszymi partnerami regionalnymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo regionalne. Dlaczego to jest ważne? Bo, bo musimy sobie zacząć liczyć, jeżeli 99% zostało zestrzelonych, jak twierdzi IDF. No to teraz się dowiadujemy, że z tych 350, które w ogóle zostały wystrzelone, czy też które miały lecieć, jest mniej więcej tak, że około 80 zostało zestrzelonych przez Amerykanów, czyli mamy już 270. Tego, co poleciało. 270, tak naprawdę, 265, nawet. Teraz mamy informację jordańską, że około kilkudziesięciu, to znaczy co najmniej 20, złóżmy na próbę 20, zostało zestrzelonych przez Jordańczyków. To na mamy już 245. Teraz wiemy o tym, uwaga, WSJ, ale to już jest. To jakiś dobry człowiek pisał dzisiaj taki artykuł wstępny, ale prawdę powiedziawszy, no, tam są już takie bajki, że nawet nie mamy popowiedziane, że połowa spadła po drodze albo w ogóle nie opuściła wyrzutni. No, na jakiej podstawie on to twierdzi, z jakiego źródeł to wziął? Tym bardziej, że jak, jeżeli pospadała połowa po drodze, to by zostały znalezione po drodze, natomiast tych, które znaleziono po drodze było bodajże 8. No to albo 16 wystrzelono, albo coś jest z liczeniem tego dżentelmena nie tak, ale on jakoś takiego, jego nazwisko jakoś tak ze wschodnia brzmi, więc może po prostu stosował te same, te same zabiegi propagandowe jak przy okazji ducha Kijowa. Natomiast dlaczego o tym opowiadam? No bo to też jest ciekawe, bo tutaj u nas tego nikt nie analizuje, jak ile w rzeczywistości zostało zestrzelonych przez te wszystkie żelazne jarmułki, oraz co wiem, no, jaka jest skuteczność tego systemu i jaka jest skuteczność tych systemów irańskich, bo to też jest ciekawostka. Ja czytałem sobie paru analityków, również bliskowschodnich, ale i Chińczyków którzy bardzo, bardzo uważnie śledzą wszystkie te informacje, które napływają stamtąd. Przypuszczam, że ruscy zresztą też, bo to jest, tam użyto pewne rzekomo różnego rodzaju taktyk, o których już nikt nie pisze u nas, które miały być tak, taktykami nowatorskimi. Jeżeli by, no, państwa, jeżeli by się okazało, że 50% spadła po drodze z tego wszystkiego, czyli co? Załóżmy, że to jest prawdziwa informacja, czyli doleciało około 130%, z tego 9 potwierdzono uderzeń samych rakiet balistycznych w dwie bazy. Nikt nie pisze o tym, w co jeszcze uderzyły drony. Czy wszystkie zostały zestrzelone w 100%, czy też nie, no, ale załóżmy, niech to będzie 9. No, a czy, że to, to znaczy, że ta kopuła nie ma na pewno 99% skuteczności. Powstaje pytanie, na jakiej podstawie, w związku z tym twierdzi się, że to jest totalne zwycięstwo. Czy ja rozumiem, jak gdyby, ideę? Amerykanie mówią państwu położonemu w Palestynie mówcie 99%, w związku z tym macie zwycięstwo, więc nie macie potrzeby odpowiadać, więc my nie mamy potrzeby się angażować. No, wtedy okej, okay, natomiast te liczby są po prostu bardzo ciekawe. No właśnie, WSJ, pouwołując się na anonimowego urzędnika, twierdzi, że połowa pocisków nie doleciała albo spadła. Z tych 170. Chyba, że zależy od czego co liczymy, czy te zestrzelone to są te, które spadły, czy też nie. No tak czy inaczej to się nagle robi liczba, załóżmy 150 czy 100 nawet, a w takiej sytuacji atak był wielkości niewielkiego ataku rosyjskiego na obiekty na Ukrainie. To też tak, a propos, żebyśmy sobie po prostu porównywali skalę tego ataku. A przechodząc od tego, że ja Państwu mówiłem, że moim zdaniem Iran to co zrobił, to było właśnie to było największe ryzyko tego wszystkiego i oni się zdecydowali to ryzyko ponieść i teraz właśnie się próbują przekomarzać, kto tam, czy osiągnęli cele, czy też nie. Również z jednej prostej przyczyny, bo właśnie ten atak miałby znaczenie propagandowe, gdyby był skuteczny. To znaczy, gdyby rzeczywiście coś zniszczono, trafiono, chmura dymu tam, jakieś dziura w miejsce budynku, to jeszcze. Jeżeli oni jeszcze się zdecydowali na bombardowanie lotniska na pustyni, gdzie, no nawet jeżeli by trafili w pas startowy, to dwie godziny później, prawda, mamy nowy pas startowy, pomalowany, jeszcze bratki posadzone po bokach, więc to jest, to jest absolutnie bez sensu. Dobrze, że nie zaatakowali obiektów cywilnych. Pewnie, jakby to wszystko walnęło w Tel Awiw, to byśmy mieli zupełnie inne obrazki, no ale no to jest właśnie ten problem. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, jeżeli chodzi akurat o. Bo ja to już czytałem różnych. Dobrych ludzi, którzy właśnie tam opowiadają, że no przecież tutaj wszyscy mają telefony komórkowe. Proszę Państwa, no to niech ktoś, jak jest taki mądry, to niech pojedzie na Negev i spróbuje się udać z telefonem komórkowym w okolice bazy tamto krajowej, jakiejkolwiek. Jak rodzinie dostarczą mały palec, który z niego zostanie to wtedy zdjęć się nie odzyska na pewno, bo będzie, trzeba, bo w tym kraterze, które w jego miejsce będzie, trzeba, będzie ciężko wykopać te fragmenty karty SIM, która może, może przeżyje, tak? Bo jeżeli to ma tytanowy, tytanową obw, obwolutkę, jak te nowe iPhony, to może przeżyje. Więc to jest po prostu tak totalna bzdura, że to jeszcze głowa boli. Ja miałem okazję być na Bliskim Wschodzie w okolicach bardzo wielu baz, natomiast każda próba, Wyjęcia e, aparatu fotograficznego kończyła się natychmiast wymierzeniem we mnie karabinu, przeładowaniem. I całe szczęście, że byłem w czasach pokoju i cywilizacji, w związku z tym najczęściej ostrzegali. Ilość razy, kiedy bywałem zatrzymany. To już jest moja serdeczna tajemnica w różnych okolicznościach. Także próba robienia jakichkolwiek zdjęć, kręcenia się w okolicach baz wojskowych, a już szczególnie w tej części świata, może być przyczyną bardzo wielu groźnych chorób, jak tam zaleca minister zdrowia. Tak? Więc, więc to jest po prostu jakiś idiotyzm. To, że mamy często zdjęcia z centrów miast, czy z okolic obiektów naftowych, czy cywilnych. Stamtąd, no tak, bo tam jest duża populacja, dużo ludzi mieszka. Natomiast w tamtym kraju, jeszcze na Negewie, w Dimonie, no to niech taki mądry, jeden z drugim, weźmie tę komórkę, pojedzie robić te zdjęcia. No ja mówię, no. usypiemy mu później kiedyś taki ładny, cieszący oko kurchanik. Dobrze, wracamy jak gdyby do tematu, od tych dygresji, do tematu głównego. Otóż ABC, cytując amerykańskiego urzędnika, Przeczy oczywiście tym wszystkim wcześniejszym, e, wcześniejszym ustaleniom i tym wszystkim wcześniejszym komunikatom IDF-u, e, twierdzą Amerykanie tak, że co najmniej 9 irańskich rakiet przedostało się przez obronę powietrzną i uderzyło w dwie bazy lotnicze. To jest powiedziane, że co najmniej. Ja miałem wczoraj informację, że od 7 do 15. W związku z tym ciągle się mieścimy jeszcze w tym przedziale. Moim zdaniem, te 15 jest o tyle prawdopodobne, bo tutaj liczą tylko rakiety balistyczne i tylko to, co uderzyło dokładnie w te dwie bazy. Tam jeszcze uderzono według Irańczyków w, jakąś, w jakieś budynki bądź instalacje wywiadowcze, prawdopodobnie telekomunikacyjne i znowu zdjęć stamtąd, jeżeli nie będzie, jeżeli Irańczycy nie podadzą jakichś dokładnych namiarów tego miejsca, w które niby mieli trafić. To nie dojdziemy, bo jeżeli to jest. Bo to, że tam akurat lotnisko, no to lotnisko jest znane, natomiast baza. Baza wywiadu, no nie ma tego powiedzmy na, nie oznaczają się na Google Mapsie, prawda, tam godziny pracy od 9 do 18, opinie o pracy tajnej komórki wywiadu, więc no już dopóki Irańczycy tego nie powiedzą, to nie wiadomo czy w nie trafili, bo gdyby trafiono jeszcze w to rzeczywiście, to by się to zgadzało z tą liczbą i też powstaje pytanie, czy zadaniem dronów było tylko i wyłącznie odwracanie uwagi i rozpraszanie obrony przeciwlotniczej. To też jest ciekawe już do, jakby, do rozważań specjalistów, tak? Jeżeli są jakieś specjaliści, którzy zajmują się taktyką właśnie tych współczesnych wojen, to to jest coś, co jest, co powinno być rozważane z punktu widzenia również konstrukcji obrony powietrznej naszego kraju. Te wszystkie taktyki to jest jedyny, tak naprawdę, sposób na sprawdzenie właśnie tego typu właśnie tutaj dlatego by się przydawały informacje choć odrobinę mniej fake newsowe, bo to jest bezcenny materiał studiów dla oczywiście zakładając, że ktoś w ogóle myśli na, na ten temat w jaki sposób bronić się właśnie przez tego typu przed tego typu rojami dronów, prawda? Które gdzieś tam. I czy te drony są właśnie używane, tak jak na Ukrainie, do uderzeń, czy są używane do niszczenia, czy też blokowania, zapychania tej obrony przeciwlotniczej. No ale to już jest, mówię, to jest dla specjalistów do rozważań. W każdym razie 9 przedostało się. Według Amerykanów, 5 rakiet balistycznych uderzyło w bazę lotniczą Nevatim i doprowadziło do uszkodzenia samolotu transportowego i nieużywanego pasa startowego. Tych zdjęć nie ma nigdzie. Znaczy, to, to Amerykanie musieli to widzieć u siebie na satelitach, bo te zdjęcia, które pokazała najbardziej humanistyczna armia świata, dziury obok pasa startowego, nie chyba nie pochodzą z Nevatimu. Druga informacja: cztery rakiety balistyczne trafiły w bazę lotniczą Negev, ale nie było żadnych wiadomości o poważnych zniszczeniach, i tu, właśnie, to są prawdopodobnie te zdjęcia, które IDF pokazał. Tak. Co, co, ma, co wiemy więcej? Otóż również mamy informacje o Jordanii. Otóż o Jordanii to ze źródeł krajowych od razu powiem, nie ze źródeł jordańskich. Jordańczycy mają, trzeba pamiętać, że tam jest kontrola jednak tego, co się pisze, i, i te komunikaty są dużo bardziej powściągliwe. No ale wiadomo, że w Właśnie powiedziano i powiedziane jest, że siły powietrzne Jordanii przechwyciły i zestrzeliły dziesiątki irańskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Jordanii i leciały do tamtego kraju. To i tutaj to powołują się, powołuje się prasa tamto krajowa na regionalne źródła bezpieczeństwa. Według niedzielnego oświadczenia rządu Jordanii, Jordania przychwyciła kilka Potem kilkadziesiąt się pojawiło obiektów latających, które wleciały w jej przestrzeń powietrzną, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. W tym czasie część odłamków spadła w wielu miejscach, nie powodując żadnych znaczących szkód ani obrażeń wśród. Obywateli. No, źródła bezpieczeństwa znowu e, regionalnego podały, że armia również była w stanie wysokiej gotowości. Systemy radarowe monitorowały wszelkie działania dronów nadlatujących z kierunku Iraku i Syrii. No, źródła podają też, że drony zostały zestrzelone w powietrzu po jordańskiej stronie Doliny Jordaniu, kierując się w stronę Jerozolimy i inne przechwycono w pobliżu granicy iracko-syryjskiej, ale tutaj nie ma żadnych szczegółów co do tego. To jest tylko właśnie to znowu, to są takie miejsca, gdzie turyści się raczej nie zapuszczają a jeżeli to tylko turyści na Hijra, z państwa islamskiego, oni nie publikują takich szczegółów. W to, to, to jest granica mocno niespokojna i to jest granica bardzo mocno patrolowana z obu stron i tam walczyli podobno Amerykanie. To tylko są informacje o tym, że było słychać intensywnie bardzo, bardzo wiele samolotów latających nad tą i wybuchy nad tą granicą, ale nie ma żadnych szczegółów, nikt tego nie nagrał. Znaczy, te filmy, które się pojawiały, to są były filmy sprzed, z innych konfliktów, z innych lat i z innych czasoprzestrzeni. Również mieszkańcy kilku miast w północnej części Jordanii, w pobliżu Syrii oraz na obszarach środkowych i południowych słyszeli wzmożoną aktywność powietrzną. Widziano również na południu od Ammanu, widziano też szczątki kilku zestrzelonych dronów, w tym m.in. w Marcz al-Hammam, gdzie po prostu... W Spadł w środku miasta, więc, więc można było go po prostu sobie podziwiać. Więc to, to, to są rzeczy, właśnie gdzie ludzie są w okolicy i robią zdjęcia. No, weźmy sobie potem reakcje świata, tak? Reakcje świata, jakie są? Świat reaguje w sposób dosyć niejednoznaczny. To znaczy, tak, w Radzie Bezpieczeństwa Chiny, bo Chiny się wypowiedziały, nazwały atak państwa położonego w Palestynie na irański konsulat, bo, wiecie Państwo, jest to w tej chwili dyskusja następująca. To tak w skrócie, tylko powiem, na pewno Państwo wiecie, bo to i w polskiej prasie było, ale na wszelki wypadek powiem, oczywiście Iran ma jako pretekst do tego ataku to, że został zaatakowany jego konsulat, tak naprawdę wydział konsularny ambasady, został zbombardowany, zginęli wszyscy w środku. W związku z tym Iran zgłosił do Rady Bezpieczeństwa. Sprawę, która Rada Bezpieczeństwa powinna się tym zająć. Rada Bezpieczeństwa to par excellence zlała. W związku z tym Iran powołał się na artykuł 51, prawo do samoobrony, o tym będziemy dzisiaj jeszcze mówić szczegółowo, i w związku z tym dokonał ataku na państwo położone w Palestynie. Bo ma prawo do samoobrony zgodnie z artykułem 51 do czasu zajęcia się przez Radę Bezpieczeństwa, a Rada Bezpieczeństwa powiedziała drzewo, pędzel farba. Więc, więc tak to, taka, takie było uzasadnienie. No i teraz dlatego się państwa do tego odnoszą. Dlatego właśnie te Chiny się do tego odnoszą. No więc właśnie Chiny nazwały właśnie atak niezwykle brutalnym. Ambasador Chin przez Z Dai Bing powiedział zgromadzonym, że podejrzenie. Że Ataku tamto krajowego na konsulat Iranu w Syrii wywołało reakcję Iranu i miało niezwykle brutalny charakter. Daiming wyraził głębokie zaniepokojenie atakiem Iranu na tamten kraj i wezwał wszystkie strony do maksymalnego spokoju i powściągliwości. Chiny zażądały także natychmiastowego zawieszenia broni w gazie i stwierdziły, że katastrofa humanitarna w tym kraju jest nie do przyjęcia czyli w sposób obły. Wielka Brytania i Francja. No więc prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał atak Iranu na tamten kraj nieproporcjonalnym do ataku, do ataku tamtego kraju na ambasadę Teheranu w Syrii. Macron powiedział mediom: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uniknąć eskalacji i przekonać państwo położone w Palestynie, że nie powinno odpowiadać na atak Iranu dalszą eskalacją. Francja stanie po stronie tamtego kraju aby zapewnić mu ochronę, a Macron powiedział, że porozmawia z Jahu natanem jeszcze dziś. Brytyjski minister spraw zagranicznych Cameron również nalegał, aby kraj położony w Palestynie nie podejmował odwetu, twierdząc, że należy skupić się na zawieszeniu broni w Gazie. Czyli tutaj mamy również cały czas tą kwestię tego, czy uda się z tych krajów zrobić jakąś koalicję. No, generalnie w Radzie Bezpieczeństwa Iran. Powiedział, że fałszywe i bezpodstawne twierdzenia tamtego kraju nie zasługują na rzeczywistą reakcję i ambasador Amir Said Irawani powtórzył niezmienne stanowisko Iranu, że według ONZ nie dąży on do eskalacji ani wojny w regionie. Podczas właśnie tego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa powiedział, operacja Iranu polegała wyłącznie na korzystaniu z nieodłącznego prawa Iranu do samoobrony. Stwierdzono, że działanie było konieczne i proporcjonalne. Ta proporcjonalność jest jeszcze ważna, ja też o tym później opowiem. Stwierdził jednak, że godne ubolewanie jest to, że niektórzy członkowie Rady Bezpieczeństwa, NZ, w tym USA, Wielka Brytania i Francja, zdecydowali się przymknąć oko na rzeczywistość i przeoczyć podstawowe przyczyny mające wpływ na obecną sytuację. Postępując obłudnie, te trzy kraje fałszywie obwiniały i oskarżały Iran, nie biorąc pod uwagę własnych niepowodzeń w dotrzymywaniu swoich międzynarodowych zobowiązań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie, powiedział Irawani. Potępił właśnie to, co jego zdaniem wykorzystuje się do kłamstw i dezinformacji i dyskredytowania prawa Iran do samoobrony. Jeśli siedzisz dziś rano w państwie położonym w Palestynie, całkiem słusznie myślisz, że mamy prawo, pełne prawo zareagować na tę sytuację i oni to robią. Nalegamy jednak, aby nie konfliktów. Cameron powiedział w Sky News, pod wieloma względami byłaby to podwójna porażka Iranu, a tak zakończył się niemal całkowitą porażką, a oni ujawnili światu, że mają zły wpływ w regionie, mamy więc nadzieję, że nie będzie reakcji odwetowej, to też powiedział Cameron. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no więc Stany Zjednoczone, ja już dużo mówiłem o tym, ale jakby reasumując to wszystko, Joe Biden ostrzegł Yahu Natana, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w kontrofensywie przeciwko Iranowi, no, reagując jak gdyby na te informacje i tę opcję przyjętej przez gabinet wojenny, groźba generalnie wybuchu otwartej wojny między tymi wrogami i wciągnięcie USA stawia region na krawędzi, i generalnie Stany Zjednoczone chcą jednak uniknąć dalszej eskalacji. No, sekretarz generalny ONZ Guterres powiedział: Bliski Wschód jest na krawędzi. Mieszkańcy regionu stoją w obliczu realnego niebezpieczeństwa wyniszczającego konfliktu na pełną skalę. Nadszedł czas na rozbrojenie i deeskalację. Jeszcze brakuje, żeby ktoś powiedział: Nie ma paniki, nie jedźcie na stacje benzynowe, <grytania> prawda? Ale już w biegu na stację. Zastępca ambasadora USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Robert Wood, wezwał Radę do jednoznacznego potępienia ataku Iranu, stwierdzając, że Waszyngton zbada na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dodatkowe, nieokreślone środki w celu pociągnięcia Iranu do odpowiedzialności i przestrzeń przed dalszą agresją. Moim zdaniem szans nie ma. Postawię sprawę jasno, jeśli Iran lub jego pełnomocnicy podejmą działania przeciwko Stanom Zjednoczonym lub będą kontynuować działania przeciwko krajowi położonemu w Palestynie, Iran zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. No, generalnie, tak dziwnie to współbrzmi z tym z tą chęcią uniknięcia eskalacji, Antony Blinken i Lloyd Austin rozmawiali ze swoimi odpowiednikami, w tym w Arabii Saudyjskiej, Turcji, Egipcie i Jordanii, podkreślając potrzebę uniknięcia eskalacji, znaczenie skoordynowanej reakcji dyplomatycznej i podkreślając, że Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu wspierać obronę państwa położonego w Palestynie. No, jestem ciekaw, to w takim razie o czym z nimi rozmawiali, tak? No dobrze, mamy teraz G7. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Mitchell powiedział, że grupa jednomyślnie potępiła atak dronami i rakietami przez Iran. Dodał jednak, że wszystkie strony muszą zachować powściągliwość. Powiedział, będziemy kontynuować wszelkie wysiłki na rzecz deeskalacji, jak najszybsze zakończenie kryzysu w gazie, zwłaszcza poprzez natychmiastowe zawieszenie broni, będzie miało znaczenie. Powiedział też, że sytuacja w szerszym regionie, w tym Libanie, zostanie omówiona na posiedzeniu Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. No dobrze, proszę Państwa, to, jest, to są te reakcje świata. Jak Państwo widzicie, można było się spodziewać czegoś bardziej ostrego. Tutaj nic nowego, innowatorskiego się nie wydarzyło. Wszyscy oczywiście chcą deeskalacji, bo wszyscy tankują na, może nie na tym samym CPN, ale jednak. Natomiast państwa też niektóre już widać, że rozumieją, że cała ta sprawa odciąga opinię publiczną od Palestyny i od Gazy i cały czas wracają w tych swoich oświadczeniach, żeby o tym nie zapomnieć, także. Tutaj przypominają o konieczności natychmiastowego zawieszenia broni w gazie, słusznie obawiając się, że za chwilę być może Yahoo! Natan wykorzysta tę okazję do natychmiastowego ataku na Rafach, zakładając, że właśnie powie, że widziano Irańczyka, tak, bo to jest, że Hamas to jest jeszcze mało, jeszcze Irańczycy są gdzieś tam w tym tłumie ludzi, więc oczywiście albo właśnie ci z Unrwy, albo z tej z kuchni świata też y, gdzieś tam y, któryś z nich jest Irańczykiem na przykład z pochodzenia, tam cztery pokolenia, więc jak najbardziej są uprawnionym celem do bombardowania. Coś takiego, jak Unatan wymyśli. Znaczy, on jest y, pełen inwencji w tej kwestiach, no i tego się oczywiście obawiają kraje świata, stąd, że, że tak będzie i będą musiały się wtedy pozycjonować wokół, wobec takiej sytuacji, więc przypominają też, że Iran Iranem, prawda, a wracamy do gazy. No, moim zdaniem to się nie uda. Znaczy, y, państwo położone w Palestynie, jak już poczuło wiatr w żagle, to będzie to wykorzystywało ile tyle, ile się da. A przynajmniej przez moim zdaniem tydzień będzie próbowało. Dobrze no, Państwa, mamy kolejny temat: mamy temat gruźb Iranu wobec Jordanii. Otóż to jest, tak jak powiedziałem, Jordania jest naprawdę w trudnej sytuacji. Znając to państwo naprawdę bardzo, bardzo dobrze, mogę państwu powiedzieć, że jego sytuacja zawsze była trudna, chociaż dużo łatwiejsza niż w Libanie. Tak? Tutaj jeszcze nie było nigdy wojny domowej, nie było zresztą takiego, takich podziałów politycznych. To jest jednak państwo trzymane dość. Łagodnie twardą ręką, tak? Znaczy, to nie jest tak jak u Benbelli, czy w innych miejscach, ale tam porządek jest. Natomiast, no, w tym porządku cechy jakiś czas pojawiają nam się właśnie różne al państwa islamskie i tak dalej. Teraz mamy groźbę tego, że tam rzeczywiście dojdzie do jakiegoś wybuchu. W związku z tą wielką migracją, wielką liczbą uchodźców palestyńskich, którzy bardzo żywiołowo zawsze reagują na to, co się dzieje z drugiej strony granicy. A w tej chwili mamy jeszcze dodatkowy czynnik destabilizujący, to znaczy to przeświadczenie, że rząd się opowiedział za państwem położonym w Palestynie, takim otwartym tekstem i w sposób bardzo jawny. Więc tutaj mamy co więcej, mamy. Informacje z agencji FARS. E, otóż Jordania będzie następnym celem Iranu, jeśli będzie współpracowała z państwem położonym w Palestynie podczas ataków rakietowych i dronów na państwo położone w Palestynie, e, podała agencja FARS w niedzielę podkreślając właśnie, że tutaj przypominając, że jordańskie odrzutowcy zestrzeliły dziesiątki irańskich dronów przylatujących w kierunku nad północną i środkową Jordanią, lecących w kierunku tamtego kraju. Powiedziane zostało również, irańskie wojsko uważnie monitoruje ruchy Jordanii podczas karnego ataku na reżim syjonistyczny i jeśli Jordania będzie interweniować, będzie kolejnym celem. Tutaj przed operacją Jordanii i innym krajom regionu udzielono niezbędnych ostrzeżeń, podaje właśnie agencja FARS, cytując. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Według dwóch źródeł regionalnych, drony zostały zestrzelone w powietrzu właśnie po jordańskiej stronie Doliny Jordanu, leciały w kierunku Jerozolimy. No to jest właśnie dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej, tak? To są te same informacje pojawiające się już w różnych, w różnych źródłach. Jordania powiedziała wcześniej, że od sobotniego wieczoru zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich przylatujących, odlatujących i tranzytujących samolotów. O dronach nie mówiła, co miało być właśnie z, z środkiem zapobiegawczym na wypadek iańskiego ataku. Tutaj rzecznik rządu Jordanii, Muhammad Mu'bajdin, powiedział: Właściwe władze podjęły decyzję o zamknięciu przestrzeni ze względu ostrożności w związku z sytuacją bezpieczeństwa. Zaprzeczył również, jakoby królestwo ogłosiło stan wyjątkowy, powiedział, że to są bezpodstawne informacje i nie ma powodu do niepokojów wśród obywateli. Przypomina się, że pod koniec ubiegłego roku Jordania zwróciła się do Waszyngtonu o rozmieszczenie w Jordanii systemów obrony powietrznej Patriot w celu wzmocnienia obrony granic i proszę, teraz by się przydały. Tak? Pod koniec, te urzędnicy twierdzą, że od tego czasu Pentagon zwiększył swoją pomoc wojskową dla Królestwa, które jest głównym sojusznikiem w regionie i w nim stacjonują również setki żołnierzy e, amerykańskich, którzy permanentnie przeprowadzają szeroko zakrojone e, Ćwiczenia. Tutaj się jeszcze przypomina, że w styczniu trzech żołnierzy amerykańskich zginęło, właśnie kilkudziesięciu stało rannych w ataku dronów na oddziały amerykańskie w okolicach Altan tylko po stronie amerykańskiej granicy. To jest sprawa Jordanii z perspektywy gruźb Iranu. Mamy natomiast też ciekawostkę. Otóż tutaj jak zawsze. Powiedzmy sobie, z kolejny temat, jak zawsze pożyteczny harec. Pisze ciekawy artykuł, właśnie to jest opinia, na temat przeprosin dla Jordanii. Ponieważ to się kojarzy z poprzednim tematem, więc stwierdziłem, że Państwu to przywołam. Otóż przypomina się, że tutaj Yahu Natan jest winien przeprosiny nie tylko Bidenowi, ale także Jordańczykom. To jest tak, że przypomina się, że Benjamin, Net... znaczy Yahuna Tan, prowadzi permanentną, nieustającą kampanię, zresztą zarówno on, jak i jego sojusznicy polityczni, którzy mają na celu podważenie poparcia Bidena dla państwa położonego w Palestynie. To jest tak, że się permanentnie używa w przestrzeni publicznej określenia śpiący Joe. I że to jest całkowicie oderwane od rzeczywistości, moim zdaniem, to się myli chyba ten człowiek, ale wskazuje się, że, że tutaj to, co się wczoraj działo, właśnie szczególnie te, te masowe zestrzenia ze strony amerykańskiej, tego co leciało w kierunku państwa położonego w Palestynie, dalej jak gdyby no, pokazują, jak głupią politykę prowadzi. Natan i jego sojusznicy. Co więcej, przypomina się również, że bardzo mocno pogorszyły się stosunki tamtego kraju w Jordanią, z Jordanią. Natomiast no, wskazuje się, że tak naprawdę jordański wkład w obronę tamtego kraju określa się jako krytyczny. Że gdyby nie to, to by to wszystko jednak doleciało sobie spokojnie nad Jerozolimę i dalej. Wskazano również, że przez wiele lat różne rządy Netanyahu wielokrotnie sabotowały delikatne stosunki kraju położonego w Palestynie z Królestwem Jordanii, chociaż oba kraje utrzymywały stosunki wojskowe i wywiadowcze, które rozpoczęły się w tajemnicy jeszcze przed Traktatem Pokojowym w 1994 roku. To kwestie infrastrukturalne, aspekty gospodarcze są całkowicie zaniedbane, w tym te, na przykład, które miały pomóc Jordanii w chronicznym niedoborze wody. Tutaj szczególnie niekorzystny moment w stosunkach dwustronnych, jak pisze, Harez nastąpił, gdy Netanyahu oświadczył, że planuje aneksję Doliny Jordanu, czyli tego, co jest jordańskie bądź palestyńskie, możemy się spierać. Ta erozja oraz przede wszystkim ciągłe naruszenie status quo alaksy, to jest, trzeba pamiętać, że nad tym wzgórzem świątynnym formalnie piecze na podstawie traktatu z państwem położonym w Palestynie, piecze nad tym ma jordańska fundacja. I tutaj mieliśmy takie prowokacje, polegające na tym, że nawet tego ministra nie chcieli wpuścić Jordańskiego na to wzgórze jakiś policjant. Tam mu chciał zrobić jakąś krzywdę przy okazji. Tutaj również, jak gdyby permanentnie państwo położone w Palestynie podważa. Status Jordańskiego Domu Królewskiego jako religijnego i historycznego patrona tego kompleksu. Również reakcja Jordanii polegająca na żądaniu powrotu okupowanych enklaw na Haraj i Cofar, które powiedziano, że absolutnie nie. Co więcej, właśnie tutaj przypomina się ciepłe powitanie przez, przez, przez Netanyahu ochroniarza tam, humanistycznego, który w 2017 roku zabił dwóch jordańskich ochroniarzy. Następnie przypomina się incydent, w którym Netanyahu zamknął przestrzeń powietrzną swojego kraju dla jordańskich samolotów. Oraz trudności, jakie, Izrael, jakie państwo położone w Palestynie robiło podczas wizyty jordańskiego księcia w Jerozolimie. Tak? Co więcej, wspomina Harec o podejrzliwości i pogardzie, z jaką Netanyahu i cała jego prawica jak gdyby demonstrują na co dzień w relacjach z Jordanią. A to jest związane oczywiście z tym, że Amman jest cały czas przywiązany do politycznego rozwiązania problemu, problemu palestyńskiego. Tutaj Jair Yahu Natan to Junior, tak, znaczy Natan Yahu ma swoją dużo głupszą wersję młodszą. Tutaj wielokrotnie, wielokrotnie próbowano na przykład w tej opcji wywierać presję na Stany Zjednoczone, żeby ograniczały pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla, dla Królestwa. Także z tego punktu widzenia, tutaj e, tak naprawdę Jordania, gdyby chciała, to mogła sobie właśnie obserwować radośnie te wszystkie drony i rakiety, które leciałyby w kierunku e, humanistycznej armii. Okazałoby się, czy tak naprawdę ta żelazna jarmułka ma taki, czy inno, taką czy inną skuteczność. Jeżeli w tej chwili ta skuteczność pokazała się, no właśnie. Nikt nie wie jaka, tak, tak naprawdę, bo chyba mało kto wierzy w propagandowe zapewnienia o tym 99,9999999%. Tak? Co więcej, tutaj, tutaj wskazano, dlaczego tak jest. Znaczy, wskazuje Haryc, dlaczego tak jest. Pisze prawicowych rzeczników, ogarnęła paranoiczna obawa, że cieplejsze stosunki będą kosztować państwo położone w Palestynie jakimiś trudnymi cenami głównie procesem dyplomatycznym. Z Palestyńczykami, lub zaszkodzą jakoś porozumieniom abrahamowym. Te obawy rozszerzają się nawet na dziwaczną zaborczość wobec wód, ziemi tamtego kraju. Przede wszystkim wskazuje się właśnie na to, że, że jeszcze na kilka dni przed 7 października bibistowska prawica wielokrotnie twierdziła, że kwestia Palestyny w ogóle spadła z porządku obrad i że państwo położone w Palestynie może normalizować stosunki z Arabią Saudyjską bez w ogóle jakichkolwiek koncesji w sprawie zachodniego brzegu i strefy. Gazy. Natomiast tutaj wskazuje się, że właśnie, że, że jakby cała polityka Netanyahu od początku polegała na podważaniu więzi państwa położonego z Palestynie właśnie z Partią Demokratyczną w Stanach Zjednoczonych oraz strategiczne stosunki z Jordanią nalegali na osłabienie autonomii, wzmocnienie Hamasu. To oczywiście, to oczywiście jest no właśnie, to ciekawostka. W, w tym tygodniu rzecznik Netanyahu doniósł, znaczy, czyli kanał 14, doniósł, że najmniej, najgo, najmniej złą opcją na dzień następny jest przyjęcie władzy przez zwolenników Fatahu w gazie, tak? Więc to jest w ogóle też jakaś opcja atomowa, to się z, zmieniło. No i generalnie tutaj się wskazuje właśnie, że, że Netanyahu i jego zwolennicy powinni w niedzielę pierwszą rzeczą, którą zrobić, to przeprosić, no nie tyle Bidena, ale przede wszystkim Jordańczyków. Czy To jest ciekawe, bo to rzeczywiście pokazuje też, ja dlatego Państwu to przywołuję, żebyście Państwo zrozumieli, że jak bardzo niejednolite jest państwo położone w Palestynie, że nie składa się z samych Bengwirów. Ja wiem, że czytając polskojęzycznych różnych Hasbarowiczów, Państwo możecie odnieść wrażenie, że Bengwir to jest przy nich jakiś łagodny baranek, bo po prostu już tak odjechanych tekstów, jak te polskojęzyczne na polskim internecie to nie ma nigdzie. I to są najczęściej nie wiadomo czemu ludzie, którzy mają jednocześnie flagę tamtego kraju i ukraińską, więc, może, po prostu, to jest jedna trollownia. Wynajęta raz i teraz używana po prostu do różnych okazji, a nie chce im się przylogowywać czy zmieniać zestawu flagowego. No, no ale tak czy inaczej, tam w tamtym kraju są różne poglądy dotyczące relacji z Palestyńczykami, z Jordańczykami, generalnie roli państwa położonego w Palestynie na świecie. Natomiast no, Netanyahu i jego wesoła banda mają zupełnie inny pogląd. I państwo właśnie obserwujecie, jaki. I właśnie jaki to jest kolejny temat? Otóż. Wiecie państwo, najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, w której urzędujący y, politycy tamtego kraju, no najczęściej, jeżeli się wypowiadają takimiś półsłówkami, to są krótkie wystąpienia, oświadczenia medialne, cytowane jedno zdanie przez prasę, które potem się rozbiera na, na czynniki pierwsze, natomiast to no, rzadko kiedy piszą coś więcej. Natomiast coś więcej napisał Naftali Bennett. Naftali Bennett, były premier tamtego kraju, który zdaje się ma, ma ochotę powrócić do polityki bardzo intensywnie, napisał to, to, co napisał, jest o tyle fajne, ponieważ on się plasuje sam, zresztą tak powiedział, na prawo od Netanyahu. Czyli on by w tym rządzie był, chociaż byłby na lewo od tych wszystkich świrów. Czyli taki Netanyahu, tylko trochę bardziej. I on powiedział, on wyraził poglądy na temat tego, co się wydarzyło. Ponieważ napisał to, więc ja Państwu chcę to przytoczyć. To czy to nie jest do końca spójne, to nie jest piękny język, ale, ale to pokazuje Państwu, jaki jest pogląd na to, co się wydarzyło prawicy krajowej. Także się Państwo też dyskutując sobie nad tym, czy zastanawiając się, to jak to tam wygląda, mieli jak najwięcej informacji, jak najwięcej materiałów. No więc otóż, co napisał na, Naftali Bennett? Powiedział, no, jest, napisał kilka punktów dotyczących nocnego irańskiego ataku rakietowego na państwo położone w Palestynie. Powiedział tak: Po pierwsze, wbrew temu co twierdzą eksperci, nie zaprojektowano tego jedynie jako dzwonki i gwistki. Znaczy chodzi, że nie było to po prostu e, uderzenie tylko na pokaz. Kiedy wystrzelisz 350 obiektów latających tak, żeby trafić państwo położone w Palestynie w tym samym momencie gdy używasz trzech zasadniczo różnych rodzajów broni, rakiet manewrujących, rakiet balistycznych i dronów, to znaczy, że chcesz przebić się przez obronę państwa położonego w Palestynie i zabić Rzymian. Tak? To jest pierwsza teza, no to będę całkiem słuszna, tak? znaczy, to, że ten atak był niedostatecznie duży i symboliczny, a z drugiej strony to nie znaczy, że to był atak tylko na pokaz, znaczy nie wypuszczano baloników i e, dronów wypełnionych życzeniami świątecznymi. Po drugie, administracja Stanów Zjednoczonych mówi nam: To jest zwycięstwo, już je odnieśliście, udaremniając uderzenie rakiet. Nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań. No to naftali Bennett odpowiada: Nie, to nie jest zwycięstwo. Tak, to jest niezwykły sukces naszych systemów obrony powietrznej, ale to nie jest zwycięstwo. Kiedy tyran próbuje cię uderzyć 350 razy i udaje mu się tylko 7 razy, nie wygrywasz. Nie wygrywa się wojen po prostu przechwytując trafienia wroga, ani też go nie odstraszasz. Następnym razem twój wróg po prostu będzie się bardziej starał, używając większej liczby lepszych broni i metod. I teraz mówi, jak odstraszyć? Wymagając głęboko bolesnej ceny. Czyli krótko mówiąc, tutaj jest to cały czas ta dyskusja, że państwo położone w Palestynie niedostatecznie odstrasza, a w związku z tym należy po prostu Iran odstraszyć. Po trzecie, błędem jest twierdzenie, że nikt nie został ranny. O życie walczy siedmioletnia arabska dziewczynka o imieniu Amina El Hasuny to właśnie ją ten tchórz Hamenei uderzył. No tutaj ja nie mogę pozostawić tego bez komentarza. Po pierwsze została trafiona rakietą tamtokrajową, jeżeli już o tym mówimy, czy tam szczątkami, a po drugie, na co z tymi? 20 tysiącami dzieci pomordowanych przez najbardziej humanistyczną armię świata w Gazie. O tym nie wspominał. O tym się nie wspomina w towarzystwie. Teraz mamy czwarty punkt. Islamska Republika Iranu popełniła duży błąd. Przez ostatnie 30 lat się jest spustoszenie w regionie poprzez swoich pełnomocników. No, to prawda. Ośmiornica terroru, której głową jest Teheran i Macki znajdują się w Libanie, Jemenie, Iraku, Syrii i Gazie. Jak wygodnie. Mułowie wysyłają innych, aby przeprowadzili straszliwe ataki terrorystyczne i ginęli za nich. Krew innych ludzi. Strategicznym błędem państwa położonego w Palestynie przez ostatnie 30 lat było stosowanie tej strategii. Zawsze walczyliśmy z bronią ośmiornicy, a prawie nie żądaliśmy ceny od jej irańskiej głowy. To powinno się teraz zmienić. Hezbollah lub Hamas wystrzeliwują rakietę w kierunku kraju położonego w Palestynie. Teheran płaci cenę. Czyli propozycja jest trochę taka jak irańska, tak? Jak Iran zapowiedział, że od tej pory każdy atak na nich będzie oznaczał odpowiedź bezpośrednią na terytorium państwa położonego w Palestynie, tak samo tutaj Bennett proponuje taką samą strategię. Że za każdym razem, czyli przy każdym ataku per proxy, prawda, czyli na przykład z Libanu, czy skądkolwiek inąd, od razu atakowany jest Teheran. Krótko mówiąc, I to jeszcze ci mułowie. Powiedział jeszcze, wrogiem jest irański reżim, a nie wspaniały naród irański. Reżim irański przypomina mi reżim sowiecki z 1985 roku, skorumpowany do szpiku kości, stary, niekompetentny, pogardzany przez własnych obywateli, skazany na upadek. Im szybciej, tym lepiej. Zachód może przyspieszyć nieunikniony upadek reżimu za pomocą Zestawu miękkich i sprytnych działań bez użycia siły militarnej. No to jakby mógł, to by to zrobił. Pamiętajcie, że ZSRR upadł bez potrzeby bezpośredniego ataku amerykańskiego. Zróbmy to. Tak, no mówię, to jest jakaś teza, ale Amerykanie nic innego nie, nie, nie próbują, tak od dosyć dawna, i jak na razie nie ma na to żadnego skutecznego pomysłu. Potem mamy szósty punkt i y, państwo położone w Palestynie toczy wojnę za wszystkich, w Gazie, Libanie i Teheranie. Radykalny islam uważa nas za małego szatana. Ameryka jest wielka, wyraże się jasno, jeśli w tym. Jest wielkim. Wyraże się jasno, jeśli tym szalonym, fanatycznym islamskim terrorystom uda się popełnić morderstwo, ukrywając się wśród cywilów, metoda ta zostanie przyjęta przez terrorystów na całym świecie. Nie prosimy nikogo, żeby nas, za nas walczył, wykonamy sami te prace. Oczekujemy jednak, że nasi sojusznicy będą nas wspierać, zwłaszcza gdy będziecie. A teraz jest ciężko. Bądźcie po właściwej stronie i pomóżcie nam pokonać te okropne i dzikie reżimy. To powiedział Naftali Bennett, tak? No to jest, mówię, to jest ciekawe dla Państwa również poznawczo, bo to są sprawy, znaczy to pokazuje jak gdyby sposób myślenia właśnie tej prawicy, nie tej bengwirowsko Smotryczowskiej, ale właśnie okolic... Znaczy, on mówiono nie jest, prawda, w Likudzie, ale on się plasuje gdzieś właśnie w okolicach, trochę na prawo od Netanyahu. Czyli gdyby był w Likudzie, byłby gdzieś tam na prawo od Netanyahu. Dobrze, proszę Państwa, teraz zmieniamy temat. To jest temat kolejny: to jest Rosjanie w Nigrze. Żeby już ciągle nie siedzieć na tym Bliskim Wschodzie, bo już możecie Państwo mieć dosyć tego, to teraz mamy informacje z Nigru. Otóż tutaj mówi się o tym, że rosyjscy instruktorzy przybyli do Niameju który również czyli do stolicy Nigru, który otrzymał również pierwszą dostawę rosyjskiego sprzętu wojskowego w ramach nowych ram współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Niemcami a Moskwą. To ogłosiła nigeryjska telewizja publiczna. Powiedziała: Byliśmy świadkami przybycia do Niamy dużego rosyjskiego samolotu Ilyushin 76 przewożącego sprzęt wojskowy najnowszej generacji z instruktorami wojskowymi z Ministerstwa Obrony Rosji na pokładzie. To ogłosiła telewizja Telesahel. Federacja Rosyjska wy wyposaży Niger i zainstaluje system obrony przeciwlotniczej, który będzie w stanie zapewnić całkowitą kontrolę nad naszą przestrzenią powietrzną. To taka a propos, że do zwalczania dżihadu, tak? ruchy dżihadu nie mają ostatnio za wiele samolotów. Oznajmiła właśnie telewizja, pokazując zdjęcia nakręcone właśnie wielkiego rosyjskiego samolotu, który sobie w stolicy Nigru wylądował. Rosyjscy instruktorzy wojskowi, których liczba nie została określona, mają zapewnić żołnierzom nigerskim wysokiej jakości szkolenie w zakresie skutecznego korzystania z tego systemu. Jesteśmy tutaj, aby przeszkolić armię Nigru i pomóc jej w obsłudze właśnie przybyłego sprzętu wojskowego. Jest to sprzęt o różnej specjalności wojskowej, powiedział właśnie w telewizji jeden z rosyjskich instruktorów. Jesteśmy tutaj, aby rozwijać współpracę wojskową między Rosją a Nigrem. Jak wskazano w oficjalnym komunikacie prasowym 26 marca 26 marca szef właśnie reżimu wojskowego w Nigrze generał Abdurrahman Tiani rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem aby omówić w szczególności wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Obaj szefowie państw zmienili zdanie na temat potrzeby wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Rosją i Nigrem, aby stawić czoła obecnym zagrożeniom. To jest z komunikatu prasowego. W połowie, Trzeba przypomnieć, że w połowie marca Niger ze skutkiem natychmiastowym wypowiedział umowę o współpracy wojskowej z USA, podając wątpliwość obecność, no nie, znaczy w, w, wątpliwość, no, Protestując przeciwko tak naprawdę obecności ponad tysiąca amerykańskich żołnierzy w Nigrze. Niger, zresztą, podobnie jak sąsiednie Burkina Faso i Mali, no, od lat cierpi, jak Państwo pamiętacie, z moich licznych opowieści, na cierpi przez powstanie, regularne powstanie ze strony różnego rodzaju dżihadystów związanych z Al-Kaidą i państwem islamskim. I rządy cywilne były w tych trzech krajach obalane od 2020 roku. Te trzy były kolonie odwróciły się od Paryża, zbliżyły się właśnie gospodarcze i militarnie do nowych partnerów, a przede wszystkim do Rosji. Poza tym przegrupowały się, stworzyły w sojusz państwa Helu w celu utworzenia federacji. I już w połowie stycznia Rosja informowała, że zgodziła się na zintensyfikowanie współpracy wojskowej z Nigrem. W grudniu natomiast delegacja rosyjska udała się do Niameju, żeby właśnie omówić sprawę już z armią i podpisano wtedy porozumienie o zaciśnieniu współpracy wojskowej. Proszę Państwa. Miałem jeszcze jeden temat, taki temat fatwowy, ale to ja o nim opowiem jutro, bo tutaj jak widać mi zajęło to trochę za dużo czasu, także proszę Państwa dziękuję. To jest, jutro opowiemy sobie o jednej rzeczy, od razu zapowiadam o prawie do samoobrony. Przygotowałem Państwu takie dosyć dobre studium formalno-prawne, jak to wygląda w prawie międzynarodowym, ale to mówię to już na jutro, bo to jest na dosyć dużo opowiadania. No, niestety, jak są fatwy, prawda, bardziej rozbudowane, to one się nie zmieszczą w normalnym odcinku. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeszcze raz namawiam do wspierania tego kanału, podawania dalej, promowania go. Bez Państwa współpracy on się po prostu rozwijać nie będzie. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. Well, you... В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.